zaczniemy pytania, odpowiedzi, to może ktoś jeszcze chciałby coś uzupełnić do tych swoich prelekcji, bo tak czasami jest, że coś ktoś zapomni. Proszę Państwa, ja dużo mówiłem o harmonii energetycznej i tak dalej, i tak dalej. A mój wspaniały kolega Aleksander też, on to robi fantastycznie u siebie, byłem, widziałem, prawda, i nie doświadczyłem tego na sobie, bo akurat nie było czasu, ale byłem w jego klinice i robi bardzo porządną właśnie i dobrą robotę w tym doprowadzaniu do tej harmonii, o której żeśmy tutaj mówili, harmonii energetycznej. To wszystko dzieje się, Aleksander wykorzystuje metody na poziomie fizycznym generalnie, ale to wszystko też przekłada się oczywiście na tą część energetyczną. Dobrze, dziękuję. Proszę, kto ma jeszcze pytanie? Bo później będzie gęsto, tak, że się nie rozumiecie. To może ja takie pytanie, nie wiem czy mogę, czy ten przepis na to oczyszczenie wątroby możemy dostać? Można. To proszę. Ale również proszę zwrócić uwagę, że są punkty biologicznie czynne, którymi bardzo szybko, w kilka dni, fizycznie oczyszczacie wątrobę, odtruwacie wątrobę. I to są też w akupunkturze uwzględnione. To ja poproszę o wszystkie możliwe recepty. No ale to trzeba mieć moją książkę i atlas. Żeby... Tak, ale tak na szybko to nie dostanę, bo muszę jechać. Macie również punkty na śledzionie trzustce 13, gdzie metale ciężkie się odprowadza. To jest łatwo trafić, bo to jest tuż nad tętnicą pachwinową, z której się pobiera krew na gazometrię. Dosłownie 2 cm średnio. Różne są postury ludzkie. Łatwo trafić, jak są metale, a zwykle u ludzi są metale, ból się odzywa silny i przytrzymać, skasować ten ból, jest odtrucie z metali ciężkich. Tylko profesora stóp też bardzo dużo daje. Bo nie da rady inaczej zapobiec. Profilaktyki nie ma, skoro produkty żywnościowe produkowane w rolnictwie są nasycone chemią przesadnie, to trzeba się w ten sposób na razie ratować. Oczywiście są czynione w tej chwili starania, żeby produkcja roślinna szła w kierunku odstąpienia od chemii, od chemizacji. Pan Podesin mylił mnie, dam przepis, bo ja tam może na 20 stronach. Ja bardzo w drobiazgach opisał to dla swoich pacjentów, żeby oni przeczytali, zrozumieli o co chodzi, żeby ich mózg zrozumiał przed tym jak robić, wtedy organizm to wykonuje. A tak mechanicznie, że powiedział to nie tak. Trzeba, żeby człowiek był przygotowany nie tylko samooczyszczenie, a psychicznie, żeby był przygotowany. Czyli ta informacja, o której mówiłem, musi dotrzeć tam gdzie trzeba. Tak, naprawdę tak działa. Także to da się nie mail, ja myślę, metodę to... Proszę Państwa, samą psychologią nie oczyścicie chemii z organizmu. Proszę mi wierzyć, to jest niemożliwe fizycznie, ona jest endogennie uwarunkowana. No, na ten temat nie ma czasu. Ja będę miał w środę w Warszawie, wiele. Na ulicy Trojdena, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Fizjoterapii, będę miał odczyt na te tematy. Także zapraszam, jeśli ktoś chce to bliżej poznać, to niedługo, w środę, o godzinie 17:30. Dlatego, żeby oczyścić siebie duchowo, można powiedzieć, o czym mowa jest, ja rozpracował metodę, która przeprogramuje podświadomość. To znowu, to nie ja robię. Dużo ludzi, którzy siedzą tu i innych tam lekarzy, uzdrowicieli, oni chcieli robić te sprawy duchowe i za kogoś, albo komu. To niemożliwe. Każdy człowiek powinien załatwić swoje sprawy duchowe sam. І для того треба сказовки. Я розпрацював таку методу перепрограмування підсвідомості, яка можливе фактично лечить неулічальні хвороби, якими ми займаємося генерально. Новотвори тільки один з проблем, які ми лечимо, можна сказати, або оздоровляємо, то не має значення, як то називати, або допомагаємо, щоб то чоловік сам зварчив.
Наприклад, найліпше, що мені подобається допомагати людям, в якій хворобі, на день дійсніший, то вагулі за них місні. То, що на цілому світі ніхто не може навіть вщимати, то у мене зараз був пацієнт, який фактично дійсніше, то виїжджає вже з Нігерії, нігерійчик чарний такий. На 2 місяці приїхав, ми йому взрутили функції, не тільки вщимали хворобу за 2 місяці, а взрутили функції на 60%. Ten, który on stracił w ciągu wielu lat. Także jest metody, które my używamy. To nie tylko fizyczne, my 50 metod używamy od rana do wieczora. No, Alex zna, widział troszeczkę, co my robimy. I teraz my się uzupełnili tam. No, dokładnie nie ma nawet czasu na przerwę, nawet na obiad czasami ludziom nie ma czasu. To praca, to marna praca. Każdy człowiek pracuje na pieniądze, розумієте, на пінензи, а не працює для себе. Для себе, у коханого, попрацюйте над собою. Proszę Państwa, в kwestii заборжень психологічних особовості чоловіка, характерологічних, наприклад, в релаціях міжлюдських, є маса конфліктів. Стреси випалають молекулярні чинники ендогенні і стąd się biorą заборження особовощові. Proszę zwrócić uwagę, 35 лет тому jeden z naukowców zastosował pierwiastek lit w zaburzeniach dwubiegunowych emocjonalnych. Schizofrenia paranoidalna cofnęła się. Czyli co? Niedobór molekularnych czynników. Stresy wypalają molekularne czynniki endogenne. Jak jest niedobór, występują dewiacje w organizmie. To jest, to już jest udowodnione. Słucham, że jeszcze jakieś pytania są. Proszę. Ja tylko chciałem po prostu powiedzieć, że jestem jak najbardziej całą duszą i sercem z panem doktorem Barbasiewiczem w temacie produkcji warzyw i owoców bez chemii. Dlaczego? Bo jestem po prostu z kręgu Zdrowa Ziemia, mam kolegów rolników, jestem to proszę 10 tysięcy. Przywiozą dzisiaj kapustę Aleksowi, czy kaszę. Dam Państwu jutro kontakty do rolników po całej Polsce. Mogę zaprosić miły do panie, gospodarstw. Proszę zwrócić uwagę. I to jest jeden fakt. Nie ma mowy, żeby człowiek nie mający narzędzi wiedzy rozpoznał zagęszczenie substancji chemicznych nieprzetworzonych w wegetacji roślin. Nie ma mowy. To są, po prostu tego jest nawet nie widać. Co więcej, jeśli jest azotowana, to niektóre liście w kapuście są czarne, jak jest przeazotowane nawożenie. Ale to jest jeden z czynników. A proszę zauważyć, ile jest substancji sypanych, różnych, oprysków i tak dalej. Tego nie sprawdzicie. W związku z tym jedyne to, co proponuję, to właśnie uprawa wcześniejsza, przejście na florę bakteryjną, naturalną, czyli facelia błękitna, daje o 1/3 większy wzrost produkcji rolnej. Ponadto daje z hektara, średnio z hektara daje 0,5 tony miodu. To jest udowodnione. To nie jest hasło jakieś, które by Barbasiewicz głosił bez wsparcia dowodowego. A więc to też jest zysk dodatkowy. Jeśli ktoś ma rolnictwo, to bardzo proszę w to wejść. Prosta rzecz. Wysiewa się około 10 kwietnia w klimacie polskim, w naszej szerokości geograficznej tą facelię. 20 maja zaczyna dawać już miód. 2 miesiące daje do 20 lipca. I można 1/3 areału przeznaczyć na odzyskanie, na detoksyzację gleby i wzbogacenie flory bakteryjnej. Żeby zaczęły funkcjonować drzownice, bakterie i różne inne. To jest wybite, wyniszczone dzisiaj chemią. I przekonacie się, że oprócz tego będą o 1/3 wyższe plony. To jest na filmie też u Aleksa. Po tylko chciałem powiedzieć, że ta właśnie żywność ma tą chmurę elektronów, o których na pewno wszyscy Państwo. Ale to nie tylko elektronów. Bez chmury elektronów żywność, która jest pozbawiona chmury elektronów, czyli no naturalnie sok czy inne rzeczy będą miały redoks minusowy. Jak ktoś chce do tego wrócić, to proszę rozpowszechniać ten film, na którym są przedstawione właśnie dowody. No bardzo dziękuję. Tak, proszę. Dobrze, ja mam pytanie do pana Aleksandra siedzącego po środku.
terapii, którą Pan zastosował, były imponujące. Rak tłusty, wszyscy wiemy, to jest chyba najbardziej śmiertelne, najbardziej nieubytowana choroba ze wszystkich odmian, jakie istnieją w nowotworu. Ale nie dosłyszałam, być może Pan o tym wcześniej mówił, na czym polega ta terapia. Była mowa o turnusach, że tam dwukrotnie nawet więcej, tych turnusów było więcej, ale co się dzieje podczas tych turnusów? Wiemy, że na pewno nie dieta. Dobrze, powiem tak przykładowo, z czego rozpoczynається цілий день забігу, і як я мовив, вже від рана до вечора у нас триває забіг, наприклад, ну, день, цілий день забігу. Розпочинаємо день від сауни, яку я теж припоминав. Сауна – хартування зимною водою. Зимна вода, ну, дуже зимна. Наприклад, зараз була температура мінусова, ми даємо ще дуже солі, дуже соди до тієї води. На подвірку ставить такий баняк, і люди входять при температурі навіть мінус вода. До мінус 5 доходила вода така. Ну, для некоторых то дуже страх, а до мене приїхала одна кобіта, яку я намовляю вже 10 лет. Менш ходив, але менш до 10 приходить, а на земної води не ходить. А їй так подобалося, що аж, мовить, решта в ній не забарза, а та вода аж оживає від неї. І, направда, ви коли ходите до сауни, ви мислите, що ви там розгрілись. На самій справі ви схолодились. В сауні організм від солодка охолодиться. И вы даже приземляетесь в сауне. И чтобы организм, направда, разгреть, то чеба зимная вода. Втеды организм разгревается от сродка. И когда выходишь с той компели на подворку при минус 10-15 по температуре воды, даже минус альбо зеро, то чуешь себя, как плюс 30. То не самовитий ефект, то таке відчуття, як я уродився, вишити, як уродився. Так же, то розпочинається. Пізній забіги я називаю як забіги з буравиною, але там забіги, які, ну, кожен день якби не повторяються, вони інші. Наприклад, є медузотерапія, того ніхто не вживає. Але вправи кожен тума, наприклад, такі проблем, яка прищика. Кожен ма в більшому, меншому ступню, але то ма. А медуза – то єдина, можна жіч, яка може звальчити в цілості з тієї прищики. Якщо ви побачите по новотворах інформацію, то это смертельная хвороба. А если вы забачите информацию о опрыщике, то так само смертельная, неулечальная хвороба. Это же новотвор. И кто ма, то не можно вылечить жадной фактичной проблемы в организме. Мы же можем разгадать о диетах, о выживении, о ружных женщинах. Так, але как не звальчишь с тем, не с этим. Также есть у нас в арсенале, можно поведать, даже на такие проблемы, которые на целом свете никто не вальчит и никто даже не зрицает увагу. А то бардзо тяжкая жеч. До того темату хотел бы додать два здания. Прошу звернуть увагу, тут в этом месте, тут где се кончит скура нормальная и червона зачина, в линии посередковой мастер пункт на ликвидацию опрыщики. I trzeba do niej doprowadzić krew. Innymi słowy, jeśli na wardze jest opryszka, to jest nowotwór. To trzeba dookoła podotykać, żeby podciągnąć krew procesami dermowisceralnymi, skórno-wewnętrznymi. Jeśli ząb człowieka boli i w piątek, powiedzmy, gdzie gabinety lekarskie są zamknięte, to proponuję dwie wykałaczki. I proszę uważnie posłuchać. Dotykacie do miejsca korzenia, bo gdzie jest infekcja? Nie w samym zębie, który widzimy. Infekcja jest na żyłkach, tam jest stan zapalny, na tych włośniczkowych żyłkach jest infekcja. Jeśli podotykacie nad zębem, ale nad samym korzeniem, wówczas tym bodźcem lekko stan współczulny, nerwowy odblokowujecie, po to, żeby śladowo ruszyło krążenie w naczynkach włośniczkowych, jak krążenie ruszy,
to idą przeciw ciała własne, a jest ich około 100 tysięcy w zdrowym organizmie i likwiduje stan zapalny, zęba, obrzęk, wszystko się cofa. Dosłownie po 2 minutach, owszem, ból jest dokuczliwy, ale po 2 minutach nie ma stanu zapalnego. No, ja tym... I to jest sprawdzone wielokrotnie w warunkach klinicznych. Ja z tym do końca nie mogę zgodzić się na tej debaty, że jeżeli jest opryszka, to jest infekcja. Jeżeli na niej nie podziałasz, to dokładnie, to ona może zmniejszyć się, może zmniejszyć się ból, ale сама инфекция zostanie. А медуза, яд медузы делает так же, ее забивает. Также есть иные вещи, которые, ну... Можете то спробовать. Попробуй иначе. Aktywizacja systemu immunologicznego. Nadmiar białek kancerowy, doskonale wiecie, że... Agresja pyszki nie tylko tu, na w całym organizmie. Także tu działa tylko na punkt tam, gdzie widzisz, to no, nic nie ma wspólna. My nacieramy ciało, meduzę i ciało, od głowy do pięt. Ale meduza nie jest łatwo osiągalna, prawda? No, żeby ją zastosować. No my bierzemy z morza. Natomiast w ten sposób no. Przy opryszce jest bardzo prosty. Dotykacie i co się robi? Jak jest opryszka, to jest stan zapalny. Dotykacie dookoła, odciągacie krew, w krwi są monocyty, limfocyty, makrofagi, które są własnymi killerami i świetnie zabijają nadmiar białek kancerowych. Tyle. No, także... Na policzku czy przy zębie? Mówię o opryszce. Ale wokół opryszczki, jak się pokażę na warce, to proszę wziąć 2 ostre wykałaczki i podotykać dookoła, bo będzie dokuczliwy przez kilkadziesiąt sekund. Ale kiedy już odróżnicie krążenie na naczynkach włośniczkowych, na żyłkach, wtedy wchodzą z krwią przeciwciała i robią porządek z nadmiarem białek kancerowych. Chodzi mi o ból zęba, czyli przez policzek. A ból zęba nad korzeniem, nie nad zębem, tylko nad korzeniem i przez skórę. Dermowisceralnie robimy to. Proszę. Jeśli gdzieś masz jakąś podatność do torbieli, która się dopiero zaczyna jakby formułować w wyniku infekcji, odczuwasz ten ból. To skasuj. Ale jak jest spuchnięte już tutaj. Jak jest spuchnięte, jak jest zaniedbane, ja mówię, owszem, ale jak jest duża opuchlizna, duży obrzęk, to większa strefa jest niedokrwięta. Jest trochę trudniej wzbudzić te mechanizmy. Okay. Jak się zaczyna, to wtedy to, proszę. Dalej można? Tak. Dobrze. Dalej używamy specjalne takie, ja nazywam balsamy, które на зёлах, и сами зёла, натираем целое тело такими бальзамами. И ну, человек с медузой лежит там несколько минут, позднее с бальзамами, позднее натираем еще муштардой, так, подобно муштарде. Но то фактично чуешь себе, как курчак в пекарнику. Натуральнее. Можно пес не давать. Чи пламитерапия на целой поверхности скуры? На целой. Такий ефект, который треба забачити і пережити, то ну, фактично дуже вірусів, бактерій, грибів забивається ну, в один момент, можна повідомити. І плюс відкриваються пори, очищається ціла скура, то несамовитий ефект. Далі даємо цікава є мені метода, то це я говорив о, наприклад, венглю, дуже, дуже ефект дає, но то, що чоловік піє. А на скурі люди мають дуже, дуже проблем теж. Ми даємо теж венгель активований, натираємо венглю. Ну, то ефекти не самовіті, от того теж ціле тіло натираємо венглю. Później używamy jeszcze borowinu na całe ciało, dajemy borowinu. Borowina znowu tylko faktycznie my jej używamy w Polsce, bo dlaczego? Ona droga dla porównania z Polską, a Polska to jest borowina, zwykły torf, żeby wy wiedzieli, a my używamy borowinu najleczniejszy na świecie, która była zbadana przez Związek Radziecki i stwierdzono, że to borowina numer 1 w Związku Radzieckim.
Związek Radziecki jeszcze badał inne burawiny w innych krajach też dla ciekawości, bo wszystkie przywódcy chcieli żyć więcej i badali wszystko w ten czas. I to wyszło, że jedna pierwsza na miejscu. To jest jezioro takie Saki, miejscowe Саки, jezioro, Сакское jezioro такое, и там есть та буровина наилечительная на свете. Та буровина посядает наилепшим складником химичным, не посядает жадными сродками, которые могут дать аллергию и вылечальность. Ну, например, только стану запальных у кобеты, у мужчины вылечальность 99%. Natomiast так, если так, о медузе, proszę Państwa, бывают uczulenia. Jest tak, odporność tak, immunologiczna osłabiona u niektórych ludzi i bywają bardzo groźne uczulenia. Różne jest meduzy po pierwsze i po drugie jest różne działanie tych meduz i w różnych sytuacjach. W tych, które my robimy, nie było jeszcze żadnego efektu ubocznego, bo to idzie kompleksowo i po kolei tak, jak ono powinno być. Także na temat burawiny. Буравина дает все химические складники, которые есть в большей ilości, плюс даже витамины, плюс гормоны она поседает. И найценнейшее в ней, то есть микрофлора, бактерии, которых на день десейших, ну, фактически уже нема у людей, бо знищили антибиотиками, суплементами и консервантами, которые уживают через веле южлят на день десейший. А там жут тих природних, натуральних бактерій, які посідав теж і чоловік, і вони в природі, і вони в звіжонті, і в людей, і вони практично єднакові. І там я лічу, що найцінніше в тій буравині, навіть можна повідати, не складник, навіть хімічний, а тим біологічний. Прошу Państwa, хотів би звернути увагу, щоб тут не було непорозуміння в певних кwestiях засадничих. Proszę zwrócić uwagę, że jak jest neuropatia demielinizacyjna, czyli dziura w izolacji włókna nerwowego albo w mózgu, tak jak przy stwardnieniu rozsianym, nie ma żadnej metody na świecie, żeby to zregenerować. Czy Państwo rozumiecie, co ja mówię? A od demielinizacji zaczynają się wszystkie oporne lekowo i różne inne systemy, które ludzie stosują ludowe, tu nic nie pomogą. Tu trzeba agregować? No тут з паном я в ogóle не могу згодитися, бо я могу дати пану святка, которого я вилечу за ствердження рассяна. Proszę pana, to pan powinien tu przedłożyć dowody kliniczne, żeby to udowodnić. Ale sama mowa to nie są dowody. Trzeba dowody kliniczne. Przed badaniem jest dziura, uciekają potencjały, powiedzmy, z nerwu strzałkowego, jest opadnięta stopa. Jeśli klawisz... Panowie mówicie o tym samym, tylko innymi słowami. Ale przepraszam, no, to troszeczkę inaczej. Pan mówi, że to nie można. Jeśli ja mam, są choroby nieuleczalne i ludzie z różnych sanatoriów, z różnych lecznic prywatnych, ludowych korzystają i niestety w stwardnieniu rozsianym, czy w sklerozis lateralis atrophis, wesela, w stwardnieniu neuronu ruchowego, nie ma metody. Jest. No proszę, widzicie? Panie doktorze, wiara czy nic? Nie ma chorób nieuleczalnych. Nie ma chorób nieuleczalnych. Z wiarą to, proszę pani, dobrze jest do matecznika. Proszę przyjechać do mnie. Proszę pana, ja nie mam zamiaru przyjeżdżać. Ja chciałbym obejrzeć pańskie dowody kliniczne i pan może mi to przysłać. A u pana jest oczy czy nie? Co jest u mnie? Oczy. Oczy? Oczy. No, mam oczy. A co pan chce zobaczyć? Dowód kliniczny. Dowód kliniczny czy pacjenta, który razem z dowodem klinicznym? Proszę pana, jeszcze raz panu mówię, że chcę zobaczyć jedną rzecz. Przed kuracją pańską powinna być elektromiografia, dla przykładu mówię, kiedy jest plaka demielinizacyjna i nie ma przepływu, bo przez dziury braki osłonki mielinowej uciekają potencjalnie. A wie co pan... Niech pan pozwoli mnie skończyć. No, pan nie pozwala mnie cały czas mówić. No dobrze. Pana, ale pan więcej mówi. No bo do mnie było pytanie, a pan cały czas przewija mnie. No, nie tylko do pana. Było. No to było do mnie teraz pytanie, ja nie mogę tego dokończyć. No ale pan rozwija w taki sposób, że pan... Nie, to pan nie rozwija. Proszę pozwolić jedną rzecz wyjaśnić. No. Jeśli jest ta dziura w place demielinizacyjnej. Robi się badania elektromiografii
na latencję końcową tych potencjałów. Czy jest ten ruch, czy nie ma. Jeśli badania elektromiografii wykazują, że nie ma latencji końcowej, w ogóle potencjały nie docierają do tego, żeby można było stopą ruszać, to jest dowód kliniczny. Obiektywny, fizyczny dowód kliniczny. Jeśli ktoś to neguje, to znaczy, że jest dyletantem. Ja przepraszam, czyli jak dyszna spadnie nierozsiane, to nie ma dla niego ratunku? Czy ja dobrze rozumiem? Nie, źle pani rozumie. Proszę posłuchać. I jeśli po określonej kuracji, tak jak pan mówi, nie wiem ile czasu nam powiedzmy, po tygodniu czy po dwóch tygodniach pana kuracji, człowiek odzyskuje sterowanie i elektromiografią badamy te potencjały, latencję końcową, to jest dowód kliniczny. I mi o takie dowody chodzi. A ja powiem, powiem, że nie wierzę w ogóle w to badanie. To ja się wycofuję z dyskusji, przepraszam. A ja potłumaczę dlaczego, bo ja jeszcze inżynier elektryk po zawodu. Wycofuję się z tej dyskusji, proszę wybaczyć mnie. No. Dlaczego nie, na przykład nie wierzę w to? No. Dobrze, no co zrobisz? Sprawa w tym, że jeżeli człowiek na przykład nie używa soli, jak ja tu przypominał, a sól to jest przewodnikiem na przykład, to badanie będzie nieprawidłowe. To nie chodzi o elektrycznych funkcjach człowieka, a tylko o fizycznych składnikach jego organizmu. Każdy człowiek ma swoje napięcie, które jest. И то связано еще с физическими функциями, которые связаны от выживания, которые мы принимаем. Есть вегетариане, есть мясоеды, есть люди, которые уживают соль, некоторые не уживают. Есть люди, которые опаляются на солнце. То я еще был в студии, то школили, каждый человек иный. Не можно одно бадання давать на всех и говорить о том же его припускальность электрично, венце или умней, то каждый человек иный. Также я на то не лечу, а на темат функций ствержения рассянного заника мечней и иных хвороб, которых мовят неулечальные, могу со с полной ответственностью, кто хочет папери, а кто хочет, я говорю, даже живых людей забачить, которые вылечены. У меня есть пациент, которого от миопатии, например, вылечил. Для вас, то для пана вагули не вижу невижонца. Он приехал на вузку инвалидский. На вузку. На седьмый день он встал. На 20-й день он сделал первые кроки. На 30-й день он 5 метров шел и падал. Не было сил. А на 37-й день и он сел за керовцу своего самохода, на которого привез коллега, которого он отправил на 10-й день до дома, поведя, пока не, сам не выеду, не поеду до дома. На 37-й день и он сел за керовцу своего самохода и поехал в Россию за 3500 километров. 3500 километров он приехал без никого. Такие выники. И то не опишешь баданиями. Чем? Как то опишешь? То живий чоловік, який є, живе і здоровий. А вам треба папери. Не папери треба, а люди треба, і з ними треба гадати. І бачити, що, які виніки. На темат забігу я ще не скончив. До полудня. Я тільки до тих забігів ще не додати, що якщо про хворобіне, то одразу по скуханню того, по двох годинах, скура є така, як самітна, як любча німовлака. Zresztą zobaczcie tutaj na twarz, ile ma lat. Ale że jest po 40 dopiero. Ja 52. No, nieważne ile człowiek ma, ile, na ile jego pracują komórki. Na ile on od środku młody. Rozumiecie, nie? Также есть дуже речи, которые мы уживаем, и то до полудня я повідомляю, по полудню фактично далее, уж фактично там идут массажи. Есть распрацовки, водные массажи специальные, есть хинские массажи, которые мы уживаем, там три раза тайские, хинские и гуаша, але то всичкие массажи, которых не яснее нигде в том стопне, в котором робимы мы. Вот.
Teraz my jeszcze dodali dużo tam elektrostymulacji różnych, dużo jeszcze innych rzeczy, których no, robimy 50 metod. Wyglądaje tak, że od pół do ósmej rozpoczynaje pacjent i prawie do ósmej wieczoru. 12 godzin praca. Ile kosztuje jeden dzień pobytu w pana klinice? No różne, zależy od od turnusa, który чим більше чоловік прибуває, чим ціна трохи мені. То перше, а так середньо около 1000 злотих є день. 1000 злотих. Так. Ну, власне. Ну, і в тим є проблема. Ну, бо це фабрика. Там все з тим зеспу руджі. Але зараз як, коли ви мови своє здання, як ще має до терапії? Albo kosztuje pół grosza, albo ćwierć. Tak, dlatego najtrudniej być prorokiem w swoim kraju. Tak, tylko że jeszcze kwestia jest taka, że jest innego typu oddziaływania. Innego zupełnie, to jest po prostu tak jakby... Dwie różne metody. Dwie totalnie różne metody. Tam muszę jechać byle 1000 złotych. Nie musisz. To pani mówi, że powinna pani jechać do mnie. Nie musisz. To mnie tam czeka, dobrze. A nie tam że... jest dlatego, tylko że tam będzie pani o 20 lat młodsza, a u doktora Wasilicza będzie pani zdrowa. 20 lat zdrowsza. Są ludzie, którzy płacą 500 zł za hotel z kolacją albo kilka tysięcy złotych, a więc 1000 zł w dobrej klinice to jest nic. Natomiast ktoś po prostu stosując prawiterapię, można rzeczywiście zrobić, można połączyć to z warzywami, owocami i tak dalej, rzeczywiście można tego, ale jeśli ktoś, są ludzie, także nie można krytykować ani jednej, ani drugiej metody. Tak jest moje zdanie. A Filip na przykład? Człowiek zawsze ma do wyboru. Ja wam powiem, był ja w Indiach, specjalnie w kliniki ajurwedycznej, które uzdrawiają też metodami naturalnymi. Wszystkie tu liczy, że metoda ludowa powinna uzdrawiać za darmo. 185 dolarów kosztuje jeden dzień, dwa masaże tylko. W Indiach? W Indiach. I jedą ludzie z Europy, wszędzie jedą do Indii. No i co? Także każdy wybiera swoje. Ja wam powiem tak, że dla Polski jeszcze można powiedzieć szczęście, że coś istnieje, to co ja robię i dla innych ludzi. Bo tego nikt nie robi w tym stopniu. Jest wiele chorób, których tylko my jedyni leczymy na całym świecie. Nikt nie robi tego. І повім, що то, як ви побачите мою сторону, трошечки будете заскочені, там є порівняння, і що коштує. Для того, щоб зрозуміти, що ми робимо, ми фактично виміняємо цілий організм. З допомогою нашої методи плуца, серця, вантроба, нирки, єліта, скура, м'ясні, нові. Виміняйте щось. Десь в інших варунках на нове. І любите каштувала виміна серця, виміна плуц, виміна... Ілі. Так же, будете теж заскочені, що терапія у нас для тих, хто буде приїжджав, наприклад, від мая місяця, для з інших краю, не мовлю, а польські, ціни такі, які є, я повідав, то вони застануть, а для інших краю вагулі буде мільйони євро. Такої ціни нігде на цілому світі немає і не буде на день дійсніший, а у мене буде. І будуть приїжджати. На тему ствердження розсяного. Для чого я таку ціну поставив? Бо щоб і вас фактично фінансувати. Я вже зменшений свої пеньонзи видавати на уздоровлення ніхтурих задарма. Приїжджає на один турнус, а вилечить себе два-три. А в його каси немає. Або запсув собі репутацію і не вилечив до кінця. Альбо чего лечить из-за дарма. Ну и что? И лечишь часами. Также есть у меня пациент, который вылечился со ствердзения рассянного, который ствердзон и документально то вшистка есть, из России. Банкир, который позычил мне пеньонзы, дал 1,5 миллиона долларов. Я сейчас развиваюсь и выбудовал сейчас, ну, 4000 метров квадратовых и еще додатковая клиника.
Розумієте, ні? І як я його питаю, слухай, ну ти мені позичив пеньонзи, подпросити, ну відомо, дінькують, ну, а я ж п'яте повідяв мільйон доларів дай за лечення. Я ну тебе спокійно дам. Ми йому повідяли або 10 лет і цементаж, або 2 лет і я у тебе здоров. Спокійно дав би. А це зараз мовлю, як я тебе вилечив, досі мільйон. Ні, зараз не даєш, позичуєш. Зрозуміли, ні? Є дуже людей, які спокійно можуть фінансувати ту саму медицину людову, яку я зараз розпочав, ну, не тільки для Польщі, а для цілого свята, щоб показати, що то існує. Я не буду я розвіяв на, в такий стопінь, що кому би доробив конкуренцію, мені то нічого. Я тільки показую, що то є, то діло. І ніц на світі на день дійсніший не діляє так, як натуральні методи. Ніц. І ніц не може застемпити. Ні хіміотерапії, ні супліменти, ні дієти. Є метода лечення, яка була через тисячі лет випрацьована. Візьміть її жрудло. Не займуйтесь єдною методою, яка щось поможе. Та, щось. Із Нічулі, у Латвії. А не зрегенеруємо. Для чого у нас центр регенерації назва? Регенерація натуральна, можна в кожному віку направити організм до того стопня, щоб він був молодий в кожному віку. Щоб комірки були, які не складаються, нові, а не старі. Можна гадати тут о різних речах. Państwo macie może jakieś pytania do klawiaturki? Tak, ja mam. To jeśli, bardzo proszę. Także ja nikomu nie robię konkurencji. Kto chce, to robi, spróbuje. No, ale to kosztuje. Ja nie mogę pokryć kosztów takich inwestycji za 1 zloty uzdrowienia. No, cały dzień, cały ekipa pracuje i pracuje legalnie i płaci podatki na wszystko. Bardzo wiele z terapii, bo no, byłam książkę co prawda tydzień temu zaledwie, ale już zwalczyłam infekcję, która mnie dopadła w ciągu dosłownie kilku minut. Miałam tak duży katar z nosa, że po prostu nie przyjechałam tutaj dzisiaj, gdyby nie zajrzałam do tej książki. Ale chcę powiedzieć, że nie jestem lekarzem, nie fizjoterapeutą i nie za bardzo dobrze znam się na anatomii. Jak sobie pomóc w tej sytuacji? Trzeba trochę zacząć studiować to, czy na przykład piąty nerw, czy siódmy nerw, no, nie to trochę mało mówić, to znaczy, nie wiem jak. Zaraz, proszę Państwa, jeśli chodzi o zapalenie zatok, infekcję zatokową, alergię, katar sienny, anosmia, czyli brak powonienia totalny. Wszystko zależy od piątego nerwu czaszkowego trygeminus. Dlaczego? On rządzi jakością śluzu produkowanego w zatokach. Ten nerw, włókno wegetatywne rządzi jakością śluzu. Jak jest za rzadki śluz, proszę posłuchać. Ja panu nie przeszkadzałem. Jak jest za rzadki śluz, to wysepki z receptorami powonienia, które są mniej więcej w tym miejscu 2,5 cm głębiej, są bardziej odkryte i wtedy wyłapują więcej molekuł zapachowych, roztoczy różnych. Tych, które wywołują podrażnienie, bo za dużo jest tych informacji. Musi być konsystencja śluzu wyregulowana do stanu takiego, żeby nie były zbyt mocno odkryte receptory powonienia, bo wtedy pierwszy nerw czaszkowy prowadzi do ośrodka powonienia i dostaje się dewiacji. Po prostu jest to dokuczliwe. Teraz, jeśli jest za gęsty śluz w wyniku infekcji, to aktywujemy poprzez włókno wegetatywne tego piątego nerwu czaszkowego i doprowadzamy. Bo jak jest za gęsty śluz, to przykryte są receptory i wtedy jest anosmia, brak powonienia, totalny brak powonienia. I wystarczy ten nerw w projekcji również z dziesiątym nerwem czaszkowym, to jest na mięśniu płatowatym,
z tyłu pod podstawą czaszki między linią pośrodkową a płatkiem ucha w połowie drogi, tam wystarczy sobie akupunkturą czy dwoma wykałaczkami ucisnąć w tym dołku i już się na pniu mózgowym udrażnia neurofizjologię tego nerwu. Co więcej, mamy tu galgium. Przed wierzchołkiem ucha jest jądro, z którego wychodzą trzy gałązki nerwów. Jedne zawiadują skórą na głowie, pierwsza gałązka, czoło, oczodoły, zatoki, pierwsza gałązka tego nerwu. Druga gałązka zawiaduje szczęką, zębami, dziosłami, miękkim podniebieniem. Trzecia gałązka obsługuje żuchwę. I jakość zębów zależy od tego nerwu. Jeśli się zęby sypią, to znaczy, że ten nerw źle funkcjonuje. Trygeminus. Jego, powiedzmy, włókno współczulne czy przywspółczulne, które reguluje światło naczyń do krwienia, uzębienia, dziąseł i tak dalej. I tylko tą drogą można w znakomity sposób, w książce mojej w Atlasie jest algorytm, który pokazuje, w którym miejscu należy udrożnić neurofizjologię tego nerwu, żeby zniszczyć nadmiar bakterii, które wywołują stan zapalny zatok. I to się czyni już po pierwszym zabiegu, likwiduje się. Dosłownie zabieg trwa pół godziny, żeby przywrócić właściwą fizjologię dla nerwu trygeminus. Mam pytanie, czyli tutaj po prostu podstawa czaszki, czyli ten dołeczek, tak? Ten dołeczek z tyłu to jest wejście... Piąty nerw. Nie. Piąty nerw to jest, mówię, w połowie drogi między płatkiem ucha a linią pośrodkową z tyłu na mięśniu płatowatym pod oponą twardą. Tam jest projekcja wyjścia 10 i 5 nerwu czaszkowego. Jak to zrobicie, to może trwać półtorej, dwie minuty stymulacja i poprzez dokrwienie sprawiacie, że ten nerw odzyskuje pełną sprawność swoją. To jest troszeczkę wyżej nad tym, czyli nad punktem G20, tak? Ale co pan chce? No tutaj, bo tu jest... Proszę pana, konsystencję śluzy, jak pan udrożni ten nerw, to pan uzyskuje tu, gdzie panu... Tutaj, bo jest jeden punkt się naciska. Tak, tutaj przy... 20 i pod noskiem, pozameridianowe punkty są, właśnie, które robi się w tych miejscach i ma pan wyregulowane konsystencję śluzu i zlikwidowany stan zapalny. Oprócz tego ma pan jeszcze 123 punkty przy stawie łokciowym na zapalenie zatok. Cały algorytm jest. Prosty. Pół godziny zabieg i nie ma stanu zapalnego i bóle głowy mijają. JG4, tak. Ale to nie wszystko. Trzeba po prostu ten algorytm zrealizować w sensie stymulacyjnym. To samo z migreną głowy. Czym jest migrena? Jeśli naczynie tętniczka jest w jednym miejscu przewężona, bo ma silniejszy potencjał nerwowy układ współczulny, ma silniejsze potencjały, to obkurcza fibrynę, mięśniówkę naczyń krwionośnych i to sprawia, że nie ma przepływu sprawnego i w miejscu, gdzie jest ten opór, czujemy ten ból, bo ciśnienie wywołuje ten ból. I to jest też do odblokowania i to bardzo proste. Te algorytmy są w książce po prostu i w Atlasie. I co więcej, wszystkie te algorytmy były weryfikowane w warunkach klinicznych. Jeśli ktoś nie ma przewodnictwa nerwowego, to co mówiłem, po kilkudniowej kuracji nikt tego na świecie nie robi i nie ma żadnej metody. Proszę nie słuchać. To, co było powiedziane ze strony pana, jest to niemożliwe, żeby odbudować jakimiś chwytami psychologicznymi, można tylko ludzi obmanić, żeby odbudować osłonkę mielinową, czyli doprowadzić do tego, żeby komórki, oligodendrocyty zaczęły osłaniać przepływ potencjałów nerwowych. I tyle. I nie dajcie się obmanić, bo to, co tutaj słyszę, to jest po prostu nieuczciwe. I badania muszą być robione przed i po, żeby mieć dowody kliniczne. Wtedy człowiek jest wiarygodny, a samo klęcenie do niczego nie prowadzi. To jest tylko szkoda czasu. Chcecie moje
zdanie na temat zatoką, czy nie? Nie. Nie chcecie? Tak, ja myślę, że... Nie chcecie, to dobrze. Jestem w stanie... Nie ma co tu uspokoić. Ale to nie ma co uspokajać. I pan ma rację, i pan ma rację. Tylko cała sprawa polega na tym, że ani jeden pan, ani drugi nie poruszył jednej rzeczy. Mikrobiomy. Tam są enzymy i pan działając do tego na pewno pomoże. Pan działając tam też podziała. I tu jest punkt wspólny. Dziękuję. Czy państwo mają jakieś pytania do mnie jeszcze? Czy udarze, jak szybciutko... Udar niedokrwienny, czy krwotoczny? Niedokrwienny. Proszę państwa, udar. Udar niedokrwienny jest niczym innym, jak zablokowaniem przepływu krwi przez naczynia dokrwienne mózgu. W określonym rejonie, w określonym ośrodku. Leki jeszcze to zrobią. O lekach nie mówmy, bo lekami się nie odblokuje krążenia. Wiem, bo szwagier ma się. Nie, ale to się w ogóle nikomu nie udało. W związku z tym nie dyskutujmy. Można to robić w następujący sposób, jeśli chodzi o klawiterapię. Wcześniejsze 3 dni robię zabiegi nad wzmocnieniem mięśniówki naczyń, która była w strefie niedokrwiennej. Żeby przed odblokowaniem krwi, żeby przepłynęło przez to naczynie, które było niedokrwione, niedożywione, żeby ciśnienie krwi nie spowodowało zamiany udaru niedokrwiennego w udar krwotoczny, bo może naczynie pęknąć, jak jest niedożywione, jest osłabione. W strefie niedokrwienia. Informuję i ostrzegam. Po 3 zabiegach uruchamiamy odblokowanie i wtedy jest gwarancja, że ta fibryna i mięśniówka, która reguluje dynamikę tętnicy czy żyły, nie wali, bo jest wzmocniona, odbudowana. Dlatego boję się tego robić. Niesłusznie, że się pan boi. Chcę skierować szwagra. Ale ja też wszystkich nie obrobię, rozumie pan? Mam na to dowody kliniczne, nawet lekarzy, którzy mieli udary niedokrwienne. I po 1 zabiegu na kursie szkolenia lekarzy, po 1 zabiegu już odzyskiwałem. Jest szansa, że po prostu zadzwoni siostra i się z panem... Owszem, może dzwonić, tylko ja jestem zapchany. Państwo muszą zrozumieć, że po moich publikacjach, które się ukazały w International Clinical Pathology Journal, i w innych pismach, w tej chwili już jest 7 pism, 2 brytyjskie i 5 amerykańskich, 1 rządowe amerykańskie, po prostu sprawia, że jestem zasypany informacjami ze świata. No to... Słucham. Jak zaspokoić oczekiwania osoby chorej? No, jak mu pomóc? Ja trochę wiem, ale... Proszę pana, nawet pan nabędzie moją książkę, to jest w detalach opisane, jak trzeba postępować, żeby nie wyrządzić krzywdy człowiekowi. Szkodzi? Proszę państwa, tętnica pakwinowa, lewa, służy do pobierania krwi na gazometrię. Ona jest usytuowana pod esicą, czyli pod grubym jelitem w kierunku bańki odbytu. Jeśli robimy punkt śledziona trzustka 13, to te metale są bezpośrednio sprowadzane do esicy. Pamiętajcie, że jelita są przesiąkliwe, a szczególnie w wieku starczym. O wiele łatwiej. Można wykonywać, tak. I pozbywacie się metali ciężkich, a zbadać je, czy one są, są badania prowadzone w krwi. Czy to jest standardowy czas tego ukrócia między 1,5 a 2 minuty zawsze? Tak mniej więcej. To zależy też od wyniszczenia człowieka, organizmu jego. Bo w wieku starczym, jak państwo wiecie, jest na wielu poziomach zapaść
enzymatyczno-metaboliczna komórkowa. Dlatego ludzie niektórzy mają zmarszczki, dlatego brak jest kolagenu, różnych innych. Rozumiecie? A skąd mamy wiedzieć, jak długo ten ból? Słucham? Skąd mamy wiedzieć, jak długo ten ból? Jak ból ustaje, kilkakrotnie pani nieinwazyjnie stymuluje w strefę działania tego punktu, śledziona trzustka 13, i jak ustaje ból i pani to sprawdza kilka razy, nie ma bólu, nie ma metali ciężkich. I można wtedy sobie krew sprawdzić i to jest dowód, kliniczny dowód. Proszę państwa, jeśli leukopenię tą metodą, czyli na przykład jest 2000 leukocytów w milimetrze sześciennym krwi, to jest ostra leukopenia. W tydzień czasu się odbudowuje, to w klinice AIDS robiłem, mam dowody na to. Jeśli anemię likwiduje się już taką no, odczuwalną, daleko poniżej normy. W przeciągu tygodnia, 10 dni, a między innymi profesorowie medycyny mam dokumentację, bo przedtem dostarczyli mnie badania przed kuracją i po kuracji mojej dostarczają mnie badanie krwi na anemię, na te trzy parametry chociażby, na erytrocyty, które były obniżone, na hematokryt i hemoglobinę. Te trzy parametry. Jeśli ja mam te dowody, to dziękuję, nie dyskutuję na temat. I nie opowiadam bajek, że to potrafię zrobić, a czegoś nie potrafię zrobić. Ja jeszcze zapytam, przepraszam, słucham? Będę się trzymać z tych metali ciężkich. Słucham pan. Tak. Rozumiem, że na przykład przez tydzień, to ileś razy w ciągu dnia robimy? Dwa razy. Wystarczy tak, po dwie minuty. Tylko ten punkt. I proszę zrobić badanie krwi. Mam pytanie. Występuje asymetria u niemowlaczka sześciomiesięcznego, tam fizjoterapia, to wszystko inne rzeczy, ale czy takie klawikowanie pokręgosłupa? Niech pan powie, jaka asymetria? No, troszeczkę... Ruchowa, czynnościowa, czy asymetria, fizjologiczna? Troszeczkę nóżkę przekręca, a to... No to trzeba sprawdzić, czy był uraz okołoporodowy. Jeśli nie było, to muszą być, proszę posłuchać, muszą być badania elektromiografii potencjału. Jeśli tego nie ma, to nie podchodzę do pacjenta. Czy państwo rozumiecie? Muszę mieć badanie i muszę wiedzieć, jaka jest latencja, na jakim poziomie są te potencjały. Dlaczego jest dysfunkcja? Badanie elektromiografii. To jest dowód kliniczny. Każda klinika to posiada. I wtedy jak widzę, to szukam na drodze przyczyny. Mogą być, może być kilka przyczyn. Jakie przyczyny? Pierwsze to może być gdzieś osłabiona w wyniku kontuzji jakiejś. Była infekcja i osłabiona jest osłonka mielinowa, przez którą uciekają częściowo sygnały. Potencjał. Proszę posłuchać. Drugie, nadmiar białek kancerowych wywołuje glejakowatość neuronów, czyli podobnie osłabia jak przy osłabionej izolacji, czyli białka kancerowe. Trzecia, mogą być zmiany wtórne w układzie kostnym, które uciskają w niektórych miejscach wyjścia na korzonki nerwowe z kręgosłupa, czyli osteofity, dehydratyzacja krążków z wiekiem, czy inne sprawy. Urodził się zdrowy, niemowlak. Może miał jakąś kontuzję. Może szczepiony. Może się... To trzeba widzieć. Jeśli to są uchwytne wzrokowo ubytki w potencjałach, bo ma zaburzenia czynnościowe, brak symetrii w chodzeniu. No 6 miesięcy. No ma 3 miesiące? 6. To trzeba, można, no nie chodzi, bo przy 6 miesiącach to nie może chodzić jeszcze. Proszę państwa, po drugim roku życia, jeśli paluch przy stopie dziecka idzie do góry, to znaczy, że ma uszkodzony układ piramidowy. To jest objaw Babińskiego, odkryty w 1897 roku. Możecie to sobie w historii medycyny ustalić. Jeśli jest objaw Babińskiego, gdzieś na linii przebiegu od mózgu do efektora musi być ucieczka potencjału albo porażenie. Nie ma innego wytłumaczenia. Ale to jest za wcześnie. Stosować rehabilitację. To rehabilitanci mówią, że to za późno. Nie, jak ma 6 miesięcy, to nie jest za późno.
to trzeba robić przez dokrwienie, rehabilitację, przez ćwiczenia. Krążenie krwi może tam w te miejsca, gdzie jest porażone to włókno nerwowe, krew dochodząc zacznie agregować interferony, lipidy, dopełniacze i różne inne molekularne czynniki endogenne i zregeneruje się. A trzeba to robić. Nie znamy bliżej historii. Trzeba rezonans magnetyczny zrobić głowy dziecka, ewentualnie jeszcze tomograf z radikulografią, żeby zobaczyć, jakie jest dokrwienie mózgu w określonych miejscach, żeby mieć wiedzę o tym, bo może być ośrodkowe. Do ośrodkowego zalicza się również rdzeń do mózgu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobra. Proszę Pani. Proszę Pani, to już za Konfucjusza na 2000, na 200 lat przed narodzeniem Chrystusa robiono to w Chinach. Czy ja ten sam oczywiście. Dobrze, proszę, kto ma coś jeszcze mądrego? A ja bym chciał tylko zapytać, w jaki interesuje mnie to, w jaki, jakimi drogami, jaką drogą metale ciężkie są wydalane? Powiedziałem panu, przechodzą do esicy, która biegnie, proszę posłuchać, przechodzą do odbytu. Czy pan rozumie, co ja mówię? Tak, rozumiem. Było zbadane. Proszę to sobie sprawdzić, krzywdy sobie żadnej nie zrobicie. Ja rozumiem. Jeśli nie ma metali, nie ma projekcji bólu. Jeśli są metale, jest projekcja bólu. Interesuje mnie to, bo pan powiedział, że bada się na krew, tak? A czy bada się kał? Owszem, tylko proszę zwrócić uwagę. To było na moich zajęciach pierwszych tutaj dzisiaj rano. Medycyna zna tylko nieco ponad 300 molekularnych czynników endogennych, a w krwi zdrowego człowieka udowodnione badania z 2007 roku, amerykańskie badania, krąży 3 miliony molekularnych czynników endogennych. To jest 1 promil 1% wiedzy o tym, co decyduje o zdrowiu człowieka. I dzisiaj pracuje już 12 zespołów współdziałających z NASA na mikroskopach, które powiększają 5 milionów razy, kwantyfikują diagnostycznie poszczególne z tych 3 milionów molekularne czynniki endogenne. Diagnostycznie, czyli określają ich rolę w organizmie. Tak jak jest interferon znany jako molekularny czynnik endogenny, on spełnia funkcję mediatora w sterowaniu biocybernetycznym na tym poziomie molekularnym i submolekularnym. Taki jest stan wiedzy. No chodzi mi tylko, czy ktoś zbadał ten kał, że tam są... Proszę pana, jeszcze raz powiadam, że nie to... kał się bada, tylko krew się bada na metale ciężkie. Jeżeli one są wydalane z kałem, to tam muszą być, proszę pana, z kałem jest cała masa różnych... Ale i muszą być tam też. Może, to niech pan, no, niech pan to sięgnie trzeba do literatury. Bo takie mówienie, że... Niech pan sięgnie do literatury coś tam i zbadamy, przekona to. Się pan, że przede wszystkim badanie robi się w krwi na metale ciężkie. Kto chce udowodnienie po pani Antoni, który tu był z nowotworem raka szóstki, tam jest u mnie cały zeszyt jego całej historii. Kto chce udowodnić temu... lekarskim wszystkim dokumentom, które trzeba. Możecie zobaczyć. Proszę państwa, a... Wywiedziali człowieka i on powiedział i jest dokumenty, które... Proszę pana, pytania proszę głośno, jeszcze raz głośno. To jest właśnie nowotwór człowieka. Pan rozwinąć, nie podać przykładu, tylko aby powiedzieć skąd to będzie wzięło. Proszę pana, w badaniach ustala się poziom tych białek w krwi. W badaniach lokalizuje się, gdzie jest glejakowatość neuronów wywołana białkami kancerowymi, czyli gdzie jest paraliż neuronów.
I dzisiaj medycyna wie, że tylko w mózgu się bada gliakowatość neuronu. Na obwodowych nerwach nie wiedzą, a na obwodowych nerwach, na obwodowych włóknach nerwowych również zachodzi gliakowatość neuronu, bo tam są też neurony spowodowane nadmiarem białek kancerowych. To tyle mogę panu powiedzieć. Badania są dalej robione na poziomie molekularnym i submolekularnym, bo dzisiaj już w Stanach Zjednoczonych mają jeden mikroskop, który powiększa, uważnie proszę posłuchać, 7,5 miliona razy. Może jest... pan doprecyzować, jaki to jest typ mikroskopu, SEM, czy... Słucham? Jaki to jest typ mikroskopu, skaningowy, transmisyjny? Ja pana słabo czy... słyszę. Tak, pytałem o to, jaki to jest typ mikroskopu, czy wiadomo, czy to jest SEM, TEM, czy jakiś inny mikroskop. Proszę pana, mnie to nie interesuje narzędzie, mnie interesuje wymiar poznawczy tego narzędzia. Ale jakie to jest narzędzie, mnie nie interesuje, proszę mnie o technikę nie pytać, bo panu nie odpowiem. Dobrze, dziękuję. Rozumiesz, nie? Zapraszam już do rano. Mieliśmy dzisiaj poszczę, dziękujemy.